O godzinie 5 rano, 8 listopada 1930 roku, niejaki Spytkowski, dozorca cmentarza Rakowickiego w Krakowie, zmierzając właśnie do pracy, zauważył w rowie na wale pofortyfikacyjnym przy ulicy Modrzewiowej ciało elegancko ubranego mężczyzny. Na jego kończynach widać było rany cięte, a czaszka denata była pęknięta. Mężczyzna leżał twarzą skierowaną ku ziemi. Obok ciała, na wilgotnym podłożu, widać było świeże ślady kół, najprawdopodobniej pozostawionych przez dorożkę. Spytkowski, przerażony swoim odkryciem, rzucił się pędem w kierunku najbliższego komisariatu policji. Przybyli na miejsce policjanci śledczy od razu przystąpili do pierwszych oględzin. Denat ubrany był schludnie, aby wręcz nie powiedzieć, że elegancko. Na stopach miał wypastowane lakierki. Nieznany sprawca zadał ofierze szereg ciosów w głowę, zadanych tępym narzędziem oraz kilka ran kłutych, zadanych w klatkę piersiową. Ciało nosiło również ślady ran ciętych na przedramieniu, policzku oraz powiece. W pobliżu ciała odnaleziono paczkę papierosów, grzebień, lusterko oraz młotek, który zapewne posłużył sprawcy do zadania ofierze ciosów w głowę, o czym świadczyły widoczne ślady krwi na obuchu. W kieszeniach Denata znajdowały się dokumenty wystawione na nazwisko niejakiego Jana Ginalskiego. Zdjęcia zamieszczone w dokumentach pasowały do twarzy zamordowanego mężczyzny, a przynajmniej na tyle, na ile można było dokonać identyfikacji, bazując na prawdopodobnym wizerunku Denata. Sprawca zbrodni zatroszczył się bowiem o to, by zidentyfikowanie mężczyzny było utrudnione, dość mocno obijając jego twarz. Co ciekawe, chociaż kieszenie Denata nosiły widoczne ślady przeszukania, to sprawca nie zabrał ze sobą dokumentów zamordowanego mężczyzny, co tutaj było nieco sprzeczne. Z jednej strony sprawca lub sprawcy starali się utrudnić identyfikację, a z drugiej pozostawili jego paszport niemal pod nos, podsuwając śledczym personalia Denata. Sprawa w ogóle była dość zawiła, a motyw zbrodni zagadkowy, ale o tym oczywiście za chwilę. W kieszeni zamordowanego odnaleziono również kartkę z odręcznie napisanym nazwiskiem niejakiego Makosza oraz list od Stefanii Barańskiej. Również i ta korespondencja była adresowana do Jana Ginalskiego, co jeszcze bardziej nakierowało policję na właściwe personalia zamordowanego. Po przeszukaniu miejsca zbrodni ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie też zostało poddane dokładnym badaniom. Biegły patolog określił, że śmierć Denata nastąpiła na skutek krwotoku wewnętrzno-czaszkowego wywołanego na skutek złamania kości czaszkowej. Na ciele Denata zauważono liczne otarcia naskórka, złamanie dwóch żeber oraz pęknięcie worka moczowego, co też mogło świadczyć o tym, iż zanim mężczyzna zginął, stoczył ze swoim napastnikiem zaciętą walkę. Było to o tyle znaczące, iż mogło świadczyć o tym, że sprawca zbrodni również mógł ucierpieć podczas bójki. Początkowo policja zastanawiała się nad motywem zbrodni. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że jest on oczywisty. Przeszukanie Denata oraz widoczny rabunek zdawały się tak bić po oczach, jednak według policji pojawiło się kilka detali, które mogły świadczyć przeciwko motywowi rabunkowemu zbrodni. Jeżeli sprawca chciał jedynie dokonać rabunku, to też po co miałby pastwić się nad swoją ofiarą? Tak brutalne potraktowanie Denata mogło świadczyć o tym, że zbrodnia została dokonana pod wpływem głębokich emocji. To z kolei mogło sugerować, że sprawca był silnie związany ze swoją ofiarą. Policja rozważała jeszcze trzecią teorię. Według śledczych w sprawę mogła być zamieszana kobieta. Co prawda policja nie ustaliła jeszcze, czy 38-letni Ginalski był żonaty, ale nie od dziś wiadomo, że obrączka na palcu wcale nie przeszkadza w nawiązywaniu nowych relacji. Być może zapoznana przez Ginalskiego kobieta chciała go wykorzystać i wyciągnąć od niego jak największą ilość pieniędzy, co też po części wiązało się z motywem rabunkowym. Kobieta mogła specjalnie wyciągnąć Ginalskiego w odludne miejsce, aby w porozumieniu ze swoimi znajomymi ograbić go i niestety pozbawić życia.
Ale mogło być i tak, że zbrodni dokonał jakiś zazdrosny przyjaciel kobiety. Za tą teorią przemawiała wyjątkowa brutalność sprawcy, nacechowana emocjonalnym podejściem do ofiary. Policja nie była też pewna, czy mężczyzna został zamordowany na wale pofortyfikacyjnym, czy też ktoś odebrał mu życie w innym miejscu, a tutaj jedynie podrzucił ciało. Pamiętajmy, że nieopodal zwłok odnaleziono świeże ślady kół, co też mogłoby świadczyć o tym, iż morderca lub mordercy przywieźli ciało dorożką. Wszystkie te wstępne hipotezy miały zostać potwierdzone lub też obalone na późniejszym etapie śledztwa. Policji dość szybko udało się ustalić, iż Jan Ginalski wynajmował mieszkanie u Honoraty Kozak przy ulicy Szlak 63. Kobieta była bardzo zaskoczona wizytą mundurowych. Zapytana o Ginalskiego odpowiedziała, że mężczyzna wynajął od niej mieszkanie przed miesiącem, dokładnie przed miesiącem, bowiem 8 października. Mężczyzna miał przybyć do Krakowa z Warszawy. Na karcie meldunkowej wpisał, że pracuje jako maszynista kolejowy, ale Kozakowa nie była przekonana co do tego, czy mężczyzna rzeczywiście pracował w tym zawodzie, a przynajmniej nie pracował podczas swojej wizyty w Krakowie. Mężczyzna prowadził bardzo nieregularny tryb życia. Wychodził i wracał do domu w różnych porach, co też nie pozwoliłoby mu na zawód maszynisty. Kozakowa zauważyła, że najczęściej opuszczał swoje lokum o godzinie 11 i udawał się do restauracji na spożycie posiłku i wracał do domu po 16. Następnie wychodził około godziny 19 i wracał zawsze przed 22, przed zamknięciem głównej bramy do kamienicy. Za swój pokój płacił $11 miesięcznie. Nie był uciążliwym lokatorem, był cichy, spokojny, zawsze ubrany elegancko, aczkolwiek skromnie. Czasem w mieszkaniu odwiedzał go jakiś młody, na oko 30-letni brunet. Ginalski mówił, iż jest to jego znajomy z wojska. Był on zresztą jedyną osobą znaną Ginalskiemu w Krakowie, przynajmniej tak twierdził sam denat. Niestety kobieta nie była w stanie przekazać mundurowym więcej informacji, natomiast skierowała ich do dozorcy. Tutaj też chciałabym Wam zaznaczyć, że wersja z dozorcą nie jest dokładnie potwierdzona, bowiem na późniejszym etapie prasa informowała, że brama nie była strzeżona przez dozorcę, a przez stróżkę. Myślę, że płeć osoby, która pilnowała dostępu do bramy, nie jest tutaj aż tak bardzo istotna. Wersja wydarzeń podana przez dozorcę czy też przez stróżkę nie różniła się za bardzo od siebie, dlatego nie jest to jakoś wyjątkowo ważne, kto tej nocy pilnował kamienicy. Mówię Wam tylko o tym, gdybym gdzieś tam później zmieniła swoją wersję, mówiła o stróżce, a nie o dozorcy, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dozorca zeznał, że widział Ginalskiego 7 listopada tuż przed 22. Rozmawiali chwilę w bramie, po czym Ginalski skierował się do swojego pokoju, ale szybko wrócił. Macając się po kieszeniach, stwierdził, że zostawił u znajomych klucz do swojego mieszkania. W wersji, w której to stróżka pilnowała bramy, nie wiadomo, czy owym mężczyzną był Ginalski, bowiem jak stwierdziła kobieta, niezwykła ona patrzeć w oczy obcym mężczyznom. Mężczyzna poinformował dozorcę, że musi udać się na ulicę Pędzichów, ale zapewnił, że za chwilę wróci. Prosił nawet, by nie zamykać bramy i poczekać na jego powrót. Spod kamienicy na ulicy Pędzichów było zresztą bardzo niedaleko, bowiem znajdowała się ona tuż za rogiem. W tym miejscu zamieszczam Wam mapę, która zobrazuje Wam dokładnie, jaka niewielka była to odległość. Co prawda mapa jest z czasów obecnych, ale myślę, że nie za wiele Wam to zmieni. Dozorca był więc przekonany, że Ginalski wróci dosłownie za parę minut i zgodnie z jego prośbą wstrzymał się z zamknięciem bramy. Ale tej nocy mężczyzna już nie wrócił. Był to ostatni raz, kiedy dozorca widział Jana Ginalskiego żywego. Bardzo ważnym świadkiem okazała się tutaj Anna Tuchanowicz, właścicielka restauracji przy ulicy Karmelickiej 23. Ginalski miał często stołować się właśnie w jej lokalu. Pomiędzy restauratorką a jej klientem nawiązała się nawet nić sympatii. Mężczyzna zwierzał jej się, że wkrótce chce opuścić Kraków. Tutaj pojawiły się dwie wersje wydarzeń.
Jedna mówiła, że Ginalski zwierzył się restauratorce, że chciał wyjechać z Krakowa 8 listopada, czyli jak już wiemy, dosłownie dzień później niż nastąpiło morderstwo. Druga wersja mówiła, iż Ginalski zwierzał się restauratorce, mówiąc, że chce wyjechać pod koniec roku. Osobiście wydaje mi się, że wersja z 8 listopada została podana tylko po to, żeby nadać tej sprawie większego dramatyzmu, bowiem nic nie wskazywało na to, żeby Ginalski faktycznie miał opuścić Kraków kolejnego dnia. Nie wypowiedział swojego lokum, Kozakowa nic nie wiedziała na temat jego wyjazdu, potencjalnego wyjazdu oczywiście, a jego walizki nie były spakowane. Tuchanowiczowa zeznała, iż 7 listopada o godzinie 16 gościła Ginalskiego w swoim lokalu. Mężczyzna miał być jakiś nieswój, żalił jej się, że źle się czuje. Twierdził, że tego dnia chce odebrać kufer z dworca i spotkać się ze swoim znajomym zamieszkałym przy ulicy Pędzichów, co też zgadzałoby się tutaj z zeznaniami dozorcy. Owy kolega często towarzyszył mu zresztą podczas spożywania posiłku w restauracji. Według Tuchanowiczowej był to dość młody brunet. Ginalski miał również spotykać się w restauracji z pewną dość urodziwą, młodą niewiastą. Tuchanowiczowa miała wrażenie, że Ginalski jest z kobietą w dość zażyłych relacjach. Niestety restauratorka nie znała nazwisk znajomych Ginalskiego, jednak dzięki kobiecie śledczy dowiedzieli się, że Ginalski dysponował książeczką czekową, którą zawsze nosił przy sobie. Był to ważny trop, bowiem książeczki nie odnaleziono ani przy ciele Ginalskiego, ani w jego wynajmowanym mieszkaniu, które zostało udostępnione policji za zgodą właścicielki Kozakowej. Ostatecznie dzięki uzyskanym informacjom policji udało się ustalić, iż Ginalskiemu ukradziono portfel, książeczkę czekową banku Detroit oraz złoty zegarek. Priorytetem dla śledczych było odnalezienie tajemniczego znajomego oraz młodej kobiety, z którymi był widywany ostatnio zamordowany mężczyzna. Zanim jednak ustalono ich personalia, policji udało się dojść do informacji, że Jan Ginalski pochodził ze wsi Polanka z powiatu Krośnieńskiego. We wsi tej nadal żył jego ojciec, Walenty Ginalski, oraz siostra Denata. Po rozmowie ze starszym mężczyzną policja dowiedziała się, że Jan opuścił swoją ojczyznę w roku 1900. Gospodarstwo Ginalskich było dość biedne, a rodzina ledwie wiązała koniec z końcem. Dlatego też Walenty wymyślił, że najlepiej będzie, jak wraz ze skończeniem pełnoletności jego syn wyjedzie za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Plan nie do końca poszedł tak, jakby tego Walenty sobie oczekiwał, bowiem Jan przesyłał swojemu ojcu pieniądze, ale jak twierdziła głowa rodu, niewiele. Według Walentego jego syn był skąpy, ale ja bym tak aż na mężczyźnie psów nie wieszała. Pomimo upływu lat o rodzinie nie zapomniał, a przesyłane dolary, nawet w dość skromnej kwocie, zapewne pomagały odciążyć budżet Ginalskich. Ostatnim miejscem zatrudnienia Jana była wytwórnia maszyn w Detroit, gdzie Ginalski pracował jako maszynista. Stąd też pewnie dlatego to właśnie taki zawód mężczyzna umieścił na swojej karcie meldunkowej. Do kraju wrócił 19 sierpnia 1930 roku, czyli stosunkowo niedługo przed swoją śmiercią. Swoje pierwsze kroki w kraju stawiał w Warszawie, stąd też początkowe przypuszczenia, że mężczyzna pochodził z województwa mazowieckiego. 8 października przeprowadził się jednak do Krakowa, gdzie jak zwierzał się właścicielce wynajmowanego przez siebie mieszkania, też nie zamierzał zabawić zbyt długo. Nie do końca jasne jest, jakie mężczyzna miał plany na przyszłość, jednak póki co planował urządzić sobie małe tournée po polskich miastach. Być może szukał dla siebie odpowiedniego miejsca na stałe. Jak bowiem przypuszczano, Ginalski musiał przywieźć ze sobą sporą ilość dolarów, którą mężczyzna spokojnie mógł przeznaczyć na osiedlenie się oraz rozpoczęcie nowego życia. W każdym razie raczej nie chciał wracać na wieś do ojca na stałe. Policja z wielką nadzieją przyjmuje informację, że na dworcu kolejowym w przechowalni nadal znajduje się kufer należący do nieżyjącego Jana Ginalskiego. Morderca postanowił nie odbierać bagażu, co było dość dziwne, bowiem kwit uprawniający do odbioru również zniknął z kieszeni Denata.
Po rozmowie z mężczyzną pracującym w przechowalni okazało się, że ktoś jednak zjawił się po bagaż. Dowiedziawszy się jednak, że za odbiór trzeba zapłacić 10 zł i 20 groszy, mężczyzna oddalił się i już więcej nie wrócił. Sytuacja ta miała mieć miejsce 8 listopada, czyli dokładnie w dniu odkrycia zbrodni. Niestety zawartość bagażu nie naprowadziła śledczych na żaden nowy trop. Po bogatym reemigrancie z Ameryki spodziewano się dość pokaźnego i cennego bagażu. Spekulowano, że Ginalski ukrywał drogocenną biżuterię czy futra. Tymczasem w walizce odnaleziono jedynie nieco brudnej bielizny, literaturę dotyczącą mechaniki oraz kilka sprzętów przydatnych w pracy maszynisty. Chociaż kufer czy też walizka nie krył w sobie jakiejś takiej większej wartości, to policja w końcu natrafiła na pierwszy ważny ślad, niezwiązany jednak z odebranym bagażem. Udało się dotrzeć do jednego ze znajomych Denata, niejakiego Marcela, czy według prasy Marcelego W. Mężczyzna był widywany w towarzystwie Jana Ginalskiego i przebywał w Krakowie w dniach 14 i 15 października oraz pomiędzy 2 i 12 listopada. Miałby więc sposobność, by dokonać zbrodni. Podejrzany opowiadał wszystkim, iż jest dość majętnym inżynierem, jednak jak na zamożnego człowieka to ubierał się dość niedbale. Jego odzież była skromna i niemodna. Mężczyzna miał też w zwyczaju pożyczać drobne kwoty od portiera hotelu Warszawa, w którym wynajął swój pokój, co też miało świadczyć o tym, że raczej nie był tak zamożny, na jakiego próbował uchodzić. Mężczyzna mógł więc chcieć zmienić ten stan rzeczy i wzbogacić się na Ginalskim, nawet kosztem życia tego drugiego. Został on przesłuchany przez policję w charakterze świadka, jednak po przedstawieniu swojego alibi został wykluczony z kręgu podejrzanych. Prócz tego, że kilka razy spotkał się z zamordowanym mężczyzną, nic nie wskazywało tutaj na jego winę. Po zbrodni ani nie uciekł z Krakowa, ani też nie próbował ukrywać się przed policją, co też przemawiało na jego korzyść. W międzyczasie odnaleziono tajemniczego Makosza, którego nazwisko odnaleziono na kartce, która była ukryta w kieszeni Denata. Mężczyzna był szoferem, który czasem spotykał się z Ginalskim, jednak nie łączyły ich żadne bliższe relacje. Makosz poinformował policję o tym, iż Ginalski zwierzył mu się, że obawia się złych ludzi czyhających na jego pieniądze, jednak nie zdradził więcej szczegółów. Sam Makosz również nie miał nic wspólnego z morderstwem. Policji udało się również skontaktować z autorką listu odnalezionego w kieszeni Ginalskiego. Ale i Stefania Barańska nie miała nic wspólnego ze sprawą, a już na pewno nie była tajemniczą kobietą, z którą widywany był mężczyzna. Wszystkie ślady, na jakie natrafiali śledczy, okazywały się być ślepym zaułkiem, który nie prowadził donikąd. I było tak do czasu, aż policji udało się dotrzeć do zeznań pracowników Hotelu Narodowego mieszczącego się przy ulicy Poselskiej. Pracownicy hotelu zeznali, iż widzieli Ginalskiego w towarzystwie młodej, urodziwej kobiety. Denat miał wręczyć nieznajomej czek dolarowy, jednak kwota widniejąca na wyrwanym blankiecie nie była znana. Pracownikom udało się jednak podsłuchać rozmowę, którą prowadziła para. Dzięki temu śledczy dowiedzieli się, że kobieta, najwidoczniej pod silnym wrażeniem majątności Ginalskiego, miała namawiać go na to, aby wyprowadził się z wynajmowanego mieszkania i zamieszkał z nią na Olszy. Nie wiem, jak dobrze jesteście zaznajomieni z urbanistyką Krakowa, ja na przykład nie znam jej w ogóle, dlatego informuję, że jest to dawna wieś przyłączona do Krakowa w roku 1910. Ulice szlak od Olszy dzieliły niecałe 3 km. Co ciekawe, cmentarz Rakowicki, gdzie odnaleziono ciało Denata, znajdował się dokładnie pośrodku trasy między mieszkaniem wynajmowanym przez Ginalskiego, a osiedlem zamieszkiwanym przez poszukiwaną kobietę. Policjanci przypuszczali, że krytycznej nocy kobieta mogła zwabić Ginalskiego do swojego mieszkania, uśmiercając mężczyznę po drodze. Oczywiście nie zrobiła tego sama, bo nie dałaby rady. Informacja była na tyle istotna, że zawęziła krąg lokalizacyjny, na którym policjanci śledczy mogli poszukiwać znajomej Ginalskiego. I wkrótce faktycznie udało im się do niej dotrzeć. W
Poszukiwaną kobietą okazała się 21-letnia Helena Strączkówna, jak to określiła prasa, kobieta lekkich obyczajów. Sprowadzona na komendę nie potrafiła wskazać swojego alibi. Naczelnik prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Jana Ginalskiego wyciągnął z rękawa niewiasty ukrytą przez nią chusteczkę. Chustka nosiła dziwne, bladożółte plamy, jakby ktoś próbował wywabić z niej krew jodyną. Skonfrontowana ze znaleziskiem kobieta odpowiedziała śledczym, że w nocy 7 listopada około godziny 22:30 pod Pałacem Lubomirskich spotkała nieznanego wcześniej sobie mężczyznę. Osobnik ten miał mieć dość mocno pokaleczone ręce, które prowizorycznie opatrzył sobie właśnie odnalezioną przez mundurowych chusteczką. A jak rzeczona chustka trafiła w jej posiadanie? Mężczyzna miał poprosić, aby kobieta zabrała go do swojego mieszkania, na co też Strączkówna przystała, licząc na zarobek. Para wezwała dorożkę, by dojechać na miejsce, po drodze zatrzymując się na dworcu i kupując papierosy. Podczas drogi mężczyzna miał jej opowiedzieć, że zranił się w rękę podczas bójki na Kazimierzu. Kobieta zeznała, iż jej towarzysz zachowywał się nieco dziwnie, był żywo zdenerwowany, jakby czymś podniecony. W jej pokoju zmył krew z rąk oraz ze swojej odzieży. Mężczyzna zabawił u niej do 5-6 rano, zostawiając zapłatę w kwocie 15 zł. Wychodząc, zapomniał jednak zabrać zakrwawionej chustki. A że chusteczka była bardzo mocno zakrwawiona, to też dziewczyna postanowiła ją przeprać. Nie potrafiła jednak wytłumaczyć, dlaczego nosiła ją ze sobą. Pani Majowa, od której 21-latka wynajmowała pokój, potwierdziła śledczym, iż jej lokatorka faktycznie miała tej nocy dziwnego gościa, od którego śmierdziało krwią. Majowa użyła nawet dość oryginalnego porównania, twierdząc, że od mężczyzny śmierdziało krwią jak od jakiegoś bydlęcia. Policji udało się również odszukać dorożkarza, który krytycznej nocy wiózł Strączkównę oraz jej przygodnego znajomego. Jego zeznania nie wniosły za wiele do sprawy, jednak potwierdziły, że faktycznie kobieta nie kłamała i przed godziną 23 odbyła kurs spod Pałacu Lubomirskich do Olszy w towarzystwie mężczyzny z zakrwawioną chustką na ręce. Policja jednak nadal nie wykluczała jej udziału w morderstwie. Zakładano, iż kobieta była wspólniczką mordercy i to ona wystawiła mu Ginalskiego. Teraz tylko policjanci musieli odnaleźć rzeczonego mordercę. W końcu śledczym udało się również ustalić personalia mężczyzny, z którym przed śmiercią spotykał się Jan Ginalski. Był to jego imiennik, 30-letni Jan Ręczmień. Ręczmień mieszkał przy ulicy Pędzichów 19, co tylko upewniło mundurowych, że są na dobrym tropie. Co bardzo interesujące, mężczyzna wyjechał z Krakowa dzień po morderstwie, 8 listopada, co oczywiście było dość podejrzane. Jan Ręczmień pochodził ze wsi Ostrowy z powiatu częstochowskiego. Był byłym wojskowym zwolnionym ze służby w kwietniu 1930 roku. Oficjalnie jego zwolnienie nastąpiło ze względów zdrowotnych, nieoficjalnie mężczyzna miał mieć bardzo złą reputację oraz porywczy charakter, co też nie podobało się jego przełożonym. Ręczmień pobierał wojskową emeryturę w kwocie 112 zł miesięcznie. Nie był to jakiś wielki majątek. Według zeznań jego znajomych Ręczmień żył bardzo skromnie. Zdarzały się dni, kiedy mężczyzna żył jedynie o chlebie i wodzie. Chociaż był żonaty, to nie żył ze swoją żoną. Był znany z tego, że lubił przechwalać się swoim bogatym życiem erotycznym. Ręczmień miał poznać Ginalskiego albo tuż po przyjeździe do Krakowa, albo jeszcze w Warszawie. Faktem jest, że pomiędzy tą dwójką narodziła się swoista zażyłość. Być może Ręczmień, którego sytuacja materialna była w zdecydowanie gorszym stanie niż sytuacja Ginalskiego, pozazdrościł przyjacielowi wzbogacenia się na obczyźnie i chciał przejąć jego dolary. Hipoteza zdawała się mieć dość dobre podłoże, bowiem śledczym udało się dotrzeć do Włodzimierza Schmidta, znajomego Ręczmienia zamieszkałego w Częstochowie. Podejrzany mężczyzna chciał pożyczyć od Schmidta trutkę.
trucizna miała być rzekomo pomocna w polowaniu na lisy, ale znajomy jakoś tak powątpiewał w tę wersję. Przeczuwając coś złego, trucizny mu nie dał. To zeznanie świadczyło o tym, że mężczyzna mógł planować swoją zbrodnię z wyprzedzeniem. Jego zamiary mogły również tłumaczyć zły stan zdrowia Ginalskiego 7 listopada, kiedy ten żalił się restauratorce Tuchanowiczowej na bóle brzucha. Być może ręczmień podał swojemu znajomemu jakąś trującą substancję, a gdy ta nie zadziałała, postanowił go dobić na wale pofortyfikacyjnym. Kiedy do prasy przedostała się informacja o poszukiwaniu ręczmienia, na policję zgłosił się posługacz Józef Chytryński, którego 8 listopada rano ręczmień posłał po odbiór bagażu. Kiedy bagażowy zażądał od niego zapłaty, Chytryński udał się do hotelu warszawskiego, gdzie miał zatrzymać się ręczmień. Nie odnalazłszy go tam, postanowił zrezygnować z odbioru kufra. Jak się później okazało, ręczmień pomylił hotele. Poinformował mężczyznę, że zatrzyma się w hotelu warszawskim, choć w rzeczywistości zameldował się w hotelu europejskim. Zeznania posługacza dostatecznie obciążyły Jana Ręczmienia. W trakcie poszukiwań mężczyzny policja natrafiła na nowy trop. Na komisariat policji wpłynęły bowiem dwa listy, anonimowe listy, w których nieznany mężczyzna informował, że zamordowany Ginalski był komunistą. Mężczyzna rzekomo miał złamać komunistyczną przysięgę, dlatego też został zamordowany w akcie zemsty. Policja jednak nie wierzyła anonimowemu nadawcy i jak się okazało, dość słusznie. Jak wykazała ekspertyza grafologiczna, oba listy zostały napisane ręką Jana Ręczmienia. Wkrótce, co dość dziwne, poszukiwany mężczyzna ułatwia mundurowym pracę i sam stawia się na jednym z warszawskich komisariatów. Co dość interesujące, składa doniesienie na samego siebie, twierdząc, że dopuścił się kradzieży we Lwowie. Policja dość szybko weryfikuje jego zeznanie i okazuje się, że lwowscy policjanci nie odnotowali takiego wydarzenia. Ale za to mundurowi doskonale wiedzieli, że mężczyzna jest poszukiwany przez małopolską policję. Nie wiadomo, co też ręczmień chciał uzyskać, składając obciążające się zeznania, które dotyczyły przestępstwa, którego nie popełnił, jednak efekt był taki, że trafił on w ręce krakowskiej policji. Przeszukanie ręczmienia ujawniło, iż mężczyzna był w posiadaniu pióra, które było produkowane jedynie na terenach Stanów Zjednoczonych, co również łączyło go z postacią zamordowanego Jana Ginalskiego. Mężczyzna jednak nie przyznał się do zbrodni. Policjanci postanowili przeprowadzić okazanie podejrzanego. Jan Ręczmień został rozpoznany zarówno przez Helenę Strączkównę, jak i mężczyznę mającego odebrać od bagażowego kufer Ginalskiego. Jednocześnie policja wykluczyła, aby Strączkówna brała udział w zbrodni i oczyściła kobietę z wszelkich zarzutów. Chociaż Ręczmień nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, policja ustaliła prawdopodobny przebieg wydarzeń na podstawie zeznań wszystkich świadków. Ręczmień, orientując się, że jego nowy znajomy posiada dość dobre zaplecze finansowe, próbował na wszelkie sposoby dostać się do jego majątku. Początkowo proponował mu wspólne interesy, nawet jakiś zakup samochodu, jednak Ginalski nie był zbyt chętny. Kiedy Ręczmień dowiedział się, że Ginalski planuje opuścić Kraków, zaczął mu się palić grunt pod nogami. Skoro Ginalski nie dał się podejść podstępem, to Ręczmień musiał szybko wykombinować inny sposób. I wykombinował. 7 listopada podczas ich spotkania niezauważenie wyciąga z kieszeni znajomego klucze do jego mieszkania. Wiedział, że Ginalski będzie musiał wrócić na ulicę Pędzichów. Nie wiadomo pod jakim pretekstem nakłania Ginalskiego, by ten udał się z nim na ulicę Modrzewiową. Tam, gdy mężczyźni zostają sami, atakuje. Nie spodziewał się jednak, że Ginalski nie podda się bez walki. Podczas bójki Ręczmień doznaje obrażeń lewej ręki. Jak już wiemy, ostatecznie Ginalski zginie pod naporem ciosów Jana Ręczmienia. Dalszy przebieg już znamy, dlatego jedynie pokrótce go przypomnę. Mężczyzna przeszukuje ciało, zabiera co bardziej wartościowe przedmioty i oddala się z miejsca zbrodni.
Po drodze napotyka na Władysława Głubarczyka, który choć zwraca uwagę na podejrzany wygląd mijanego mężczyzny, to jednak nie decyduje się na bezpośrednią konfrontację. Przy ulicy Topolowej, niedaleko Pałacu Lubomirskich, Ręczmień spotyka Helenę Strączkównę. Prawdopodobnie był to przypadek, że Strączkówna znała również Ginalskiego. Udaje się z kobietą do jej mieszkania, gdzie obmywa się z krwi i idzie spać. Wstaje o godzinie 5 rano, jednak ogarniając się do wyjścia, zapomina zabrać zakrwawionej chusteczki. Udaje się do hotelu Europejskiego, gdzie według zeznań recepcjonisty płaci za pokój zakrwawionym banknotem. Prosi Chytryńskiego o odebranie bagażu z dworca kolejowego, jednak podaje błędną nazwę hotelu. Nie doczekawszy się powrotu posługacza, przespał cały dzień, po czym udał się na dworzec kolejowy, skąd wyjechał do swojego brata do Częstochowy. Na pytanie brata o kontuzję lewej dłoni odpowiada, że ucierpiał podczas bójki we Lwowie. Następnie Ręczmień udaje się do Olszy, gdzie też mieszkała jego żona. Ale tam również nie zabawił zbyt długo. Najwyraźniej bał się aresztowania. Wysyła dwa anonimy, mając nadzieję na odsunięcie od siebie podejrzeń. Gnany jakimiś dziwnymi przeczuciami, ostatecznie wyjeżdża do Warszawy, gdzie zgłasza się na komisariat policji. Tutaj zaznaczam, iż pomimo braku zeznań Ręczmienia, ten przebieg wydarzeń został raczej dość wiernie odwzorowany. Policja stworzyła go po przesłuchaniu całego szeregu świadków, którzy mieli styczność z aresztowanym mężczyzną po dokonanej zbrodni. Pomimo obciążających dowodów, Ręczmień dalej twierdzi, iż nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Jego relacja z Ginalskim wcale nie była tak zażyła, jak mu przedstawiają, a on sam znał denata pod nazwiskiem Migalski. Według aresztowanego mężczyzny Ginalski miał być silnie powiązany z niejakim Strychalskim czy też Smolarskim, z którym namawiał Ręczmienia do przyłączenia się do ich akcji komunistycznej. Wersja aresztowanego nie znalazła żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym. Rozprawa przeciwko oskarżonemu Janowi Ręczmieniowi ruszyła we wrześniu 1931 roku. Oskarżony w dalszym ciągu przedstawił swoją wersję o powiązaniach Ginalskiego z komunistami, młotka, który posłużył jako narzędzie mordu, nigdy nie widział na oczy, a pióro, które miało należeć do zamordowanego, po prostu kupił. Jego wersja szybko została obalona. Szereg świadków zeznawał na jego niekorzyść. Ginalski nie mógł być komunistą, bowiem jak zeznał jeden ze świadków, popierał rządy marszałka Piłsudskiego, który, jak wiadomo, był członkiem partii socjalistycznej. Jak być może wiecie, socjaliści byli raczej uważani za antykomunistów, tym samym Ginalski nie mógł popierać ideologii komunistycznej. No, chyba że dość dobrze się ukrywał. Również kwestia posiadania pióra przez oskarżonego okazała się nieprawdziwa. Współlokator Jana Ręczmienia, Franciszek Filus, zeznał, iż widział u oskarżonego pióro, które było jednak barwy ciemnej. Odnalezione pióro było natomiast prążkowane, a inni świadkowie potwierdzili, że właśnie z takim piórem witywany był Jan Ginalski. Dzięki Filusowi jeszcze mocniej naświetlił się motyw Ręczmienia. Okazało się bowiem, iż mężczyzna nie zapłacił za wynajmowany pokój. Sprowadzając się na ulicę Pędzichów, nie mając gotówki na wynajem, zastawił swój zegarek. Kolejnego miesiąca, dokładniej mówiąc 2 listopada, Filus upomniał swojego współlokatora, że musi zapłacić za czynsz. Ręczmień miał go zapewnić, iż wkrótce ureguluje należność. Zamiast jednak zapłacić za wynajem, zabrał swoje rzeczy i się po prostu zawinął. Obciążające zeznania złożyli również brat i bratowa oskarżonego. Według ich wersji Ręczmień pojawił się w ich częstochowskim mieszkaniu 8 listopada o godzinie 23. Jego ubranie posiadało na sobie brunatne plamy, które Ręczmień próbował wywabić przy pomocy niezidentyfikowanego płynu. Oczywiście oskarżony zaprzeczył, jakoby jego ubranie posiadało jakiekolwiek plamy. Oskarżonego mężczyznę próbowała ratować z opresji jego żona, która w sądzie pojawiła się z ich wspólnym synkiem. Para pobrała się w roku 1921. Ich małżeństwo miało być zgodne. Co prawda Ręczmieniowie często mieszkali oddzielnie, a jej mąż groził jej bronią,
ale Ręczmieniowa przyznała, że były to tylko żarty z jego strony. Ja wiem, że ludzie mają różne poczucie humoru, ale gdyby mi ktoś groził bronią, to bałabym się odwrócić do niego plecami. Ręczmieniowa natomiast twierdziła, że było to zwykłe przekomarzanie się, zresztą obustronne, bowiem ona miała droczyć się ze swoim mężem, że nie mając lokum zatrzyma się z jakimiś wojskowymi. Natomiast on w odwecie miał twierdzić, że prędzej położy ją trupem, właśnie grożąc jej bronią. Patrząc na to, że sam Ręczmień romansował na prawo i lewo, to była to dość duża hipokryzja. Sama Ręczmieniowa przyznała, że wiedziała, że jej mąż nawiązał romans, jednak jak sama twierdziła, udała się do jego kochanki i grzecznie ją poprosiła, aby zaprzestała stosunków z jej ślubnym. Jak widać, Ręczmieniowa nie miała zbyt wielkich wymagań względem swojego współmałżonka. Oczywiście podczas rozprawy zeznawała również Strączkówna, Chytryński, Kozakowa oraz stróżka budynku przy ulicy Szlak, jednak ich zeznania niczym nie różniły się od zeznań złożonych w trakcie śledztwa, dlatego też pominę je na tym etapie. Wspomnę jednak o postaci Anny Tuchanowicz. Tym, którzy tak jak ja mają problem z nazwiskami, przypominam, że była to właścicielka restauracji, w której stołował się Jan Ginalski. Kobieta zeznała, iż 7 listopada Ginalski dwukrotnie pojawił się w jej lokalu. Po raz pierwszy zjadł posiłek o godzinie 12 i opuścił restaurację o godzinie 14. Po raz drugi pojawił się o godzinie 16, uskarżając się na ból brzucha. Zapewniał restauratorkę, że wróci wieczorem na kolację, jednak w lokalu się już nie pojawił. Dlaczego te zeznania były takie ważne? Ano dlatego, że Jan Ręczmień twierdził, że w południe 7 listopada miał się rzekomo spotkać z Ginalskim oraz Smolarskim na dworcu kolejowym, gdzie ta dwójka miała przekonywać go do przyłączenia się do akcji komunistycznej. Zeznania Tuchanowiczowej wykluczały taką wersję wydarzeń. Jeżeli po południu Jan Ginalski był w jej lokalu, to nie mógł jednocześnie przebywać na dworcu kolejowym w towarzystwie Ręczmienia. Ale i na to Ręczmień miał wymówkę. Twierdził, iż Tuchanowiczową łączyły z Ginalskim silne relacje uczuciowe, a restauratorka miała zakochać się w swoim kliencie, dlatego też teraz próbowała bronić jego dobrego imienia, składając fałszywe zeznania. Zeznania oskarżonego mężczyzny bardzo oburzyły Tuchanowiczową, która twierdziła, iż jest szczęśliwą małżonką i nie szuka przygód na boku. Dość specyficznym świadkiem był Makosz, szofer, który był wcześniej przesłuchiwany przez śledczych w trakcie śledztwa. Mężczyzna jak najbardziej poważnie zeznał przed sądem, iż skontaktowały się z nim duchy bezcielesne, które prosił o pomoc w rozwiązaniu sprawy morderstwa Jana Ginalskiego. Pewnej nocy miał mu się przyśnić samochód pędzący w stronę cmentarza Rakowickiego. Jego koła miały zostawić na drodze inicjały WR. Świadek był przekonany, iż były to inicjały mordercy Ginalskiego. Co prawda nie wiem, jak na te rewelacje zareagował sąd, ale wydaje mi się, że nie wziął ich zbyt poważnie. O zeznaniach Makosza mówię Wam tutaj w formie ciekawostki. Orzeczenia grafologów zeznających na rozprawie były ze sobą sprzeczne. Biegli powołani przez prokuraturę potwierdzali, iż anonimowe listy zostały napisane ręką Ręczmienia. Orzeczeniom tym zaprzeczyli grafolodzy powołani przez obronę, według których istniało jedynie 10% szans na to, aby to właśnie Ręczmień napisał oba listy. Ostatecznie ława przysięgłych uznała winę oskarżonego. Sąd skazał Jana Ręczmienia na karę śmierci przez powieszenie. Żona Ręczmienia przyjęła werdykt z widoczną rozpaczą. Salę sądową przeszył jej załamany krzyk: Janku, dziecino, nie masz więcej ojca. Skazany mężczyzna pobladł. Chwiejnym krokiem podszedł do żony i zamienił z nią kilka słów, które nie dotarły do uszu dziennikarzy, dlatego też nie wiemy, co mężczyzna wyszeptał do swojej ślubnej. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek obrony o kasację wyroku. Janowi Ręczmieniowi udało się jednak ocalić życie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z prawa łaski, zamienił wyrok śmierci na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że tutaj miała pojawić się zupełnie inna opowieść. Na kanale powinna wylądować sprawa wybrana przez patronów, natomiast powiem Wam szczerze, że ze względu na chorobę nie wyrobiłam się z materiałem.
a nie chciałam Was zostawiać bez niczego, można tak powiedzieć, dlatego zajęłam się sprawą mniej obszerną. Natomiast sprawa, która wygrała, pojawi się już za tydzień, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam, bowiem będzie naprawdę interesująca. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Patronom przypominam, żeby zaglądali na kartę postów na Patronite, ponieważ właśnie pojawiła się ankieta dotycząca pierwszej sprawy lutego. Bardzo Wam dziękuję za tak fantastyczny odbiór moich ostatnich materiałów i jednocześnie witam wszystkich nowych słuchaczy, bo statystyki poinformowały mnie, że dość sporo Was tutaj ostatnio. Z czego oczywiście bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nie zawiedziecie się kolejnymi materiałami. A ja żegnam się z Wami ciepło i witam Was w nowym roku, moi kochani. Do usłyszenia wkrótce.